Przygotowałem dzisiaj dla Was zbiór zadań. Nie jedno, nie dwa, cały zbiór. Jeszcze go nie skończyłem. Będzie dostępny w linku pod materiałem i będzie się rozrastał. Na razie jest koło setki zadań, i dlatego to udostępnię, bo już można zacząć się tym bawić. Jedno z takich zadań zrobimy, a jeszcze chwilowo o tych zadaniach trochę przewinę, pokażę, omówię. Zapraszam. Zbiór zadań podzieliłem na takie grupy umiejętności, wymyślone trochę przeze mnie i dopasowane do kursu, zatem nie szukajcie jakichś odpowiedników w systemie edukacji. Są tutaj linki do kursów, ładna i piękna strona tytułowa, a następnie takie działy: Umiejętności pierwotne. I tutaj wypisałem mniej więcej przybliżoną wiedzę, która jest potrzebna, żeby móc sobie takie zadanka tutaj rozwiązywać. Krótka informacja przed zadaniami, a potem po prostu kolejne zadania. Po każdym zadaniu jest punktacja. Punkty, w zależności od poziomu, yy, mówią, na ile w tym poziomie to zadanie jest trudne. Pi razy drzwi. Prawdopodobnie znajdziecie jeszcze trochę błędów. Być może jakieś nawet literówki, Mam nadzieję, nie ortografy. Być może coś jest niejednoznaczne, ale to nie szkodzi. Nie traktujcie tych zadań jako zadania, w których musi coś dokładnie wyjść zgodnie z jakimiś tam danymi początkowymi. Dlatego, że w tych zadaniach nie chodzi mi o wynik. W tych zadaniach chodzi mi o to, byście mieli materiał do poćwiczenia. Często mówicie, że no coś już wiem, ale, ale nie wiem, co ja mam robić. Więc te zadania służą jako taka myśl przewodnia. Jeżeli te zadania zrobicie, niezależnie czy tam wam wyjdzie super czy nie, to one będą was powoli nakierowywać na to, co w ogóle możecie zrobić, mając jakieś tam narzędzia. A może wymyślicie na podstawie tego jeszcze coś, o czym ja bym nawet nie pomyślał. Zatem te zadania są raczej po to, żeby pobudzić trochę waszą kreatywność. Okay? Kolejny dział, tutaj te zadania będą puchnąć. Na razie tu w pierwszym jest 20 i one są takie naprawdę proste, tam wyświetl liczby, coś takiego, jak ktoś zaczyna. Później mamy. Umiejętności fundamentalne, tak to sobie nazwałem, pewną taką bazę. Powiedzmy, że to trzeba opanować, żeby w ogóle mówić o języku. Te pierwsze są na rozgrzewkę i takie naprawdę jak zaczynasz. Tutaj znowu wypisałem trochę umiejętności, których warto by było już opanować, żeby o tych zadaniach myśleć. Przy czym to nie znaczy, że nie możecie wykorzystać jakichś innych, ale mając te. Kiedy się uczymy, już wystarczą, aby zrobić te zadania, które tutaj daję. I tych zadań fundamentalnych jest już znacznie więcej, są różne. Obejrzycie sobie sami, ja taką po prostu przewinę. Zobaczcie, już ich tu trochę napłodziłem. Są to takie zadania, które gdzieś tam przez lata zebrały mi się w głowie, kiedy pracuję z uczniami. Jest już ich tu trochę, niektóre są. Prymitywne, inne są naprawdę takie intrygujące. Będą jeszcze dalej, więc tu się nie przyjmujcie, to jest nieskończony plik, nazwijmy go w wersją beta, może nawet alfa. Potem mam umiejętności podstawowe, takie trochę ważniejsze niż fundamentalne. I tu już też jest trochę zadań. Te są bardziej takie ambitne, bardziej twórcze, to znaczy nie stawiam problemów typu rozwiąż, ile to jest 2 plus 5, tylko. Stawiam pewien projekt, który trzeba przemyśleć od początku do końca, zaprogramować, spróbować go zrealizować. I te zadania są już tak no, wysoko punktowane. Jeżeli, czyli uważam, że wymagają dużo pracy. O tak powiedzmy, że ta punktacja po każdym zadaniu to taka informacja, ile pracy trzeba w to wszystko włożyć. Też te zadania mają. Taki jeden cel. Potem jeszcze będą kolejne dwie umiejętności, ale na razie nie zrobiłem. Ale już tutaj widzicie, że jest łącznie 20, ponadsetka 20, ponad setka zadań. Te zadania mają też taki jeden cel, przynajmniej chciałbym, abyście go dostrzegli, zrozumieli. Otóż chodzi o to, żeby nie myśleć o tych zadaniach na zasadzie, jakoś zrobiłem super macham ręką. Raczej chodzi o to, żeby te problemy, które tu Umieściłem, spróbować zrobić jak najlepiej. Pierwsza taka myśl, która przychodzi do głowy, z reguły jest dosyć prymitywna. Czyli pierwszy pomysł na zadanie, taki bardzo liniowy, prosty, jest do zrobienia, ale z reguły okazuje się, że jest nieelegancki, ma dużo linijek kodu. Dlatego zachęcam, żebyście do każdego z tych zadań, oczywiście tych bardziej ambitnych, typ początkowe, no, robi się w jedną linijkę żebyście podeszli do tego w kategoriach a jakby to można było poprawić jakby tutaj wpaść na lepszy pomysł i jedno z takich zadań za chwilę sobie zrobimy zapraszam wybrałem bardzo proste zadanie 66 z poziomu fundamentalnego ale wybrałem je po to żeby pokazać o co mi chodzi w tym wymyślaniu jak najlepszego algorytmu stwórz funkcję która sprawdza czy z podanego słowa typ string Zawierającego małe litery alfabetu angielskiego, można ułożyć palindrom. Palindrom ma zawierać tyle samo znaków, co oryginalne słowo, ale można dowolnie przestawiać znaki w słowie. Czyli taki zbiór literek dostajemy i trzeba sprawdzić, czy dałoby się z tych literek, poprzez jakieś przestawienia, utworzyć palindrom. Palindrom, przypominam, napis, który i od tyłu, i od przodu jest dokładnie taki sam. I tu mamy przykład: AABBCC. No teraz to nie jest palindrom, ale widzimy, że można by z tego zrobić palindrom. O, właśnie taki. To teraz sobie zapauzujcie i zróbcie swoje rozwiązanie. I pewnie właśnie odpauzowaliście. Oto moje przykładowe rozwiązanie, ale troszkę je tak omówię. Otóż, pierwszy taki pomysł, jaki mógłby Wam przyjść do głowy, taki bardzo naturalny i często przychodzi uczniom, i nie tylko do głowy, to jest. Zrobić jakby dwie funkcje. Jedna, która sprawdza, czy coś jest palindromem, a druga, która bierze ten zestaw tych wszystkich literek w słowie i robi wszystkie możliwe kombinacje, i każdą kombinację sprawdza, czy to jest palindrom. I to oczywiście zadziała. Ale jak będzie długie słowo, to tych kombinacji będzie multum i za każdym razem sprawdzanie. Lepiej się zastanowić, czy nie dałoby się jakoś sprawdzić tego szybciej. Być może znajdziecie rozwiązanie jeszcze szybsze niż te, które ja tutaj pokażę, ale powiedzmy, że te moje jest inne niż te, o którym przed chwileczką mówiłem. Dlaczego? Bo oto mogę sprawdzić, czy istnieje symetria. To znaczy, każdy znak musi mieć parzystą ilość wystąpień, ewentualnie jeden znak. Czy powiedzmy jeden znak nie musi mieć parzystej ilości wystąpień, może mieć nieparzystą, ale wtedy, gdy cały napis będzie miał nieparzystą ilość znaków. OK? Czyli tutaj szukam rozwiązania poprzez zauważenie jakiejś mechaniki palindromu, jakiegoś algorytmu, który zweryfikuje, czy coś jest palindromem w szybszy sposób niż taki łopatologiczny. Że wszystkie możliwe kombinacje sprawdzę w końcu trafię, a jak nie trafię, to nie ma palindromów. No właśnie trzeba wymyśleć po prostu jakiś inny sposób. I wydaje mi się, że na taki wpadłem. Nie weryfikowałem go jakoś szczególnie, czy aby przypadkiem tu nie ma jakiegoś błędu, ale wydaje mi się, że jest dobry. Uwaga. Zrobiłem to zadanie tak, jakbyśmy nie znali kontenerów STL, a jesteśmy na poziomie początkowym, znamy na przykład tylko tablicę. I nic więcej. Zatem nie korzystam z funkcji, jakichś, które ułatwiłyby mi to zadanie, ani nie biorę sobie kontenerów, które by mi pomogły. No więc jak to zrobiłem? Ponieważ będę chciał policzyć, ile jest znaków w moim przekazanym słowie. I założyłem również pewną ubogość środków, wykorzystam sobie po pierwsze fakt, że każdy znak da się zamienić na liczbę na takiego inta. Na przykład małe A, małe B to 97, 98, na pewno już o tym wiecie, duże AB to też są tylko liczby. Zatem wezmę sobie tablicę, która będzie takie znaki przechowywać, i ma oczywiście jakieś tam indeksy. Tych indeksów jest tutaj za dużo, i tak w większości nie wykorzystam, ale chodzi mi o to, żeby moja tablica miała indeksy od 65 do końca wszystkich tych literek dużych i od 97 przez kolejne 26 znaków alfabetu angielskiego tak żeby gdzieś tutaj mieć indeksy odpowiadające numerom liter. I jeżeli znajdę jakąś literkę powiedzmy a to tutaj sobie będę zapamiętywał. Na początku wszędzie tu będą zera ale potem już będzie tutaj jedynka dwójka w zależności ile czego znajdę. No i to jest początek całego rozwiązania zobaczcie. A więc mam tutaj tablicę, która policzy mi te znaki, a liczę je za pomocą pętli for. Słowo jest przekazanym stringiem tutaj w funkcji. Jeżeli sobie teraz po każdym znaku z tego słowa przejadę, to wystarczy, że o taką instrukcję wykonam. Taki znak zamienię na int, a więc w tym momencie potraktuję go jakby był indeksem mojej tablicy znaki. I wartość w tym indeksie na tej pozycji po prostu zwiększam o 1. I teraz przypadek pierwszy. Jeżeli moje słowo, jego długość jest parzysta, to znaczy wszystkich znaków jest parzysta ilość, to znaczy, że każdy ze znaków, który występuje w tym całym słowie, musi mieć również parzystą ilość. Dlaczego? No, bo jeżeli mam parzystą ilość znaków, to znaczy, że jakiś ta oś symetrii, która przecina ten palindrom, no bo Musi być od tyłu od przodu taki sam, czyli jak go obrócę, to jest ciągle taki sam. Zatem każdy znak po lewej stronie osi symetrii musi mieć swoje odbicie po prawej. A to oznacza, że jest przynajmniej ta część tych znaków jakby pomnożona. A więc to już sprawia, że niezależnie od znaku musi być jego ilość parzysta. Zatem sprawdzam. Tu zobaczcie, przechodzę teraz przez tablicę znaków. I jeżeli jakiś znak jest nieparzysty. To znaczy ma nieparzystą, znalezioną swoją liczbę tutaj wcześniej, to już nic nie sprawdzam. To nie jest palindrom. Tak, zwracam fałsz po prostu. A w drugim przypadku hmm, muszę sprawdzić, ile jest takich nieparzystych ilościowo znaków. To znaczy, teraz może być taka sytuacja, że oś symetrii jest na znaczku w środku. Jakiś znaczek jeden jest w środku i, i parzysta ilość znaków na lewo, parzysta na prawo. Ten jeden jest w środku. To oznacza, że on zaburza tutaj w stosunku do wcześniejszego rozwiązania w taki sposób te ilości, że jeden ze znaków w całym tym zbiorze no, musi mieć nieparzystą ilość. Albo to jest jeden taki znak, albo trzy, albo pięć, ale ten jeden na środku on nie ma odbicia. Sam jest tą osią symetrii. No więc muszę policzyć, ile takich znaków o nieparzystej ilości jest, i dokładnie, jeżeli jest tylko jeden dokładnie jeden no to jest ok. To wtedy mam sytuację, że to jest palindrom. Więc co tutaj sprawdzam? Sprawdzam sytuację następującą. Zakładam, że znaki o nieparzystej ilości nie istnieją. I teraz, moment, w którym uda mi się znaleźć coś takiego. Że jest nieparzysta ilość jakiegoś znaku, ok, ale już tych znaków było tutaj kilka, no to zwracam fałsz. A w każdym innym przypadku będzie to prawda. A co jeżeli nie ma znaku o nieparzystej ilości, to co wtedy? Nie no, to wtedy mam przypadek pierwszy, bo jeżeli wszystkie znaki są w parzystych ilościach, no to całe słowo ma parzystą ilość znaków, stąd to rozbicie. Być może da się to jeszcze jakoś szybciej zapisać, i wydaje mi się, że algorytm nie zawiera jakiegoś błędu. Tutaj mam też kilka testów. Zobaczcie. Mam dla pojedynczej, pojedynczego znaku. Zresztą skompilujmy. Popatrzmy. Z A da się zrobić palindrom, i tu mamy jedynkę. Później jest ABC. No nijak się z tego nie zrobi. Z ABA. A. Nieparzysta ilość. Jedna literka A jest nieparzysta. Da się zrobić z tego palindrom BAB B po prostu. Z kolejnego. AAB? No to samo działa. Potem mamy ABCD, wszystko różne, nie da rady. Dalej mamy AABB, B, oczywiście, że się uda. Potem mamy AABB B i 4 razy C jak najbardziej. Potem mamy to samo, ale dorzuciłem jedno D, czyli mamy niesymetryczne. Symetrię mamy w nieparzystym D. Następnie, a reszta to nieważne, da się zrobić. Tak, Tu nie sprawdzam. Jaki to jest palindrom? Tylko czy da się zrobić? Bo takie było pytanie do całego zadania. Zobaczcie, stwórz funkcję, która sprawdza, czy z podanego słowa, tak, można ułożyć palindrom. Nie ma jaki. Więc trzeba też zawsze na treść zwrócić uwagę. No i tak do końca, jeżeli tu sobie już sprawdzicie, to wydaje się mi, że wszystko tutaj jest tak jak należy. OK? Oczywiście. Nasz program rozróżnia małe i duże literki, możecie to sobie już sami sprawdzić. No i to jest takie moje rozwiązanie, które wydaje mi się, że jest całkiem eleganckie, aczkolwiek pewnie są jakieś lepsze, nie sprawdzałem. Wydaje mi się, że to jest wystarczające. To tylko przykład. Zbiór zadań. Dostępny pod materiałem w linku, tam gdzie zawsze są wszystkie materiały źródłowe. Jak otworzycie sobie cały katalog, to znajdziecie zbiór zadań PDF. Możecie też pisać, jak znajdziecie tam jakieś błędy, gafy. Na pewno się zdarzyły. Staram się to poprawiać na bieżąco. Plik będzie aktualizowany. Już nie będę tego mówił, informował, po prostu kolejne wersje będą się tam pojawiały. Będzie sobie można co jakiś czas pobrać. Całkowicie o tako. Tyle na dzisiaj.